bardzo smaczna i lekka zupa z piersią kurczaka i kapustą pekińską. Zaprawiłam ją niewielką ilością przecieru pomidorowego. Smakowała naprawdę świetnie. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie oczywiście na www.talerzpokus.tv. Pierś kurczaka kroję na mniejsze kawałki. Mięso przekładam do garnka z rozgrzaną oliwą. Opruszam solą i smażę. Ja smażyłam niezbyt długo i na dosyć dużym ogniu. Chciałam, aby kurczak był lekko przyrumieniony, a jednocześnie soczysty. W międzyczasie marchewkę kroję na cienkie plasterki. Usmażonego kurczaka wyjmuję z garnka. Na ten sam tłuszcz wrzucam marchewkę i też ją przesmażam, a nawet lekko przypiekam. Teraz na cienkie półtalarki kroję pora. Dodaję go do marchewki. Dodaję też masło. A kiedy się rozpuści, wlewam wodę. Kapustę pekińską kroję na ćwiartki, a potem na paseczki. Dodaję ją do garnka. Zupę przyprawiam sporą ilością granulowanego czosnku, solą i słodką papryką. Zupę gotuję do momentu, aż kapusta będzie miękka, a smaki warzyw fajnie się połączą. Następnie do zupy wlewam pomidory. Ja miałam domowy, gęsty przecier, ale oczywiście może być przecier ze sklepu. Zupę gotuję jeszcze kilka minut i kiedy jej smak jest już dobry, to dodaję wcześniej usmażonego kurczaka. Zupę z kurczakiem gotuję już tylko kilka minut. W przeciwnym razie mięso byłoby zbyt suche. Zupa jest bardzo smaczna, niedroga i naprawdę lekka. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na www.talerzpokus.tv.